wybierz Lexusa z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym. Doskonały rocznik 2019 w doskonałej cenie. Teraz w leasingu 100%. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu. Bo jakość powietrza to jakość życia. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Jest piątek, 13 marca. Pora na magazyn miejski. Agnieszka Giesz, dzień dobry, a oto główne tematy dnia. Kaliszanie w obliczu koronawirusa. Miasto apeluje o odpowiedzialność. Chciałbym zaapelować i ponowić ten swój apel do wszystkich mieszkańców naszego miasta, żeby no, ograniczyli swoją działalność, swoją aktywność w mieście do minimum. Zachęcam do tego, żeby mimo wszystko pozostać w tym okresie w domu. Kolejne instytucje zawieszają działalność. Zostały odwołane wszystkie rozprawy wyznaczone od dnia dzisiejszego do dnia 31 marca 2020 roku. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej sądu. Również, jak Państwo widzą, są na drzwiach budynku sądu. Zmiany personalne w ratuszu. Mniej ludzi w urzędach, galeriach i na ulicach. Kaliszanie poważnie podeszli do pandemii koronawirusa i starają się minimalizować swoją aktywność poza domem. W pilnowanie przestrzegania zaostrzonych przepisów sanitarnych włączona jest Straż Miejska oraz firmy ochroniarskie, które przede wszystkim reagują na skupiska młodych osób w mieście i w centrach handlowych. Ruch w sklepach spożywczych nadal spory, chociaż pierwsza panika już za nami. Bywają godziny, że ludzie przybywa i towar znika szybciej, ale sytuacja wydaje się opanowana. Większość placówek kultury czy obiektów sportowych zawiesiła działalność. Inne ją ograniczyły i zachęcają, by korzystać z teleopieki lekarskiej lub sprawy urzędowe załatwiać przez telefon i online. I widać, że apele pomagają. Jestem bardzo zbudowany postawą mieszkańców naszego miasta, ponieważ tak jak widzimy, ten ruch w mieście na ulicach jest mniejszy. Również ja byłem dzisiaj na przykład sprawdzić sytuację na Kościuszki. Rano rzeczywiście było trochę ludzi, którzy przyszli w obawie, że pewnych spraw nie załatwią, ale w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że są to dosłownie pojedyncze osoby, które załatwiają, zakładam, pewnie jakieś naglące sprawy. Z informacji, których mamy, również na przykład ruch w galeriach handlowych spadł prawie o 40%. Także to również jest sygnał, że mieszkańcy po prostu unikają tych miejsc, pozostali w domu i myślę, że to bardzo dobre i odpowiedzialne podejście. Sprawa jest poważna, więc większość podchodzi do sytuacji z rozprzestrzeniającym się koronawirusem dojrzale i odpowiedzialnie, chociaż zdarzają się przypadki, które nie reagują na apele i stan wyjątkowy, jaki został wprowadzony w kraju, lekceważą.
Jeżdżą patrole Straży Miejskiej, jeżeli widzą, że jest jakieś zgrupowanie, powiedzmy gdzieś tam w parku, czy gdzieś tam na ulicy, prawda, młodzieży, to również zachęcamy. My oczywiście nie możemy karać, natomiast jest to taka interwencja, która ma na celu pouczenie, tak, i wpłynięcie na te młode osoby. Podobnie zachowują się również te firmy, które zajmują się ochroną w galeriach handlowych. Także to są takie procedury. Myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, co się dzieje i to również w Kaliszu się dzieje, natomiast widać rzeczywiście, że tej młodzieży, powiedzmy, nie ma. To są pewnie sporadyczne gdzieś tam przypadki i można powiedzieć rzeczywiście, że po tej pierwszej takiej fali, gdzie ludzie rzeczywiście udali się do sklepów, tak, zakupowali sobie środki jakieś tam higieny, prawda, czy też żywność, no to w tej chwili już ta fala, powiedzmy, ustała, tak, ludzie zmagazynowali sobie te artykuły tak, żeby czuć się bezpiecznie, są przygotowani i uważam, że to bardzo dobrze, tak, bo my nie wiemy, na ile poważnie ta sytuacja się rozwinie. Na razie uważam, że tutaj w Polsce mamy sytuację w miarę spokojną. Rośnie liczba zarażonych i osób poddawanych obserwacjom i z pewnością sytuacja będzie się zaostrzać. Jak bardzo, w dużej mierze zależy od nas samych i samokontroli oraz umiejętności minimalizowania ryzyka zakażenia i roznoszenia wirusa. Sklepy wielkopowierzchniowe są otwarte i jak zapewnia premier, tak zostanie. Jednak pojawiają się pytania, czy będzie można zrobić zakupy na miejskich targowiskach. Takich w Kaliszu są 4, działające każdego dnia: przy Tęczy, przy ulicy Legionów, przy rondzie Westerplatte oraz we wtorki, piątki i niedzielę na 3 maja. Jest jeszcze plac na Częstochowskiej, na którym w tygodniu sprzedawane są warzywa i owoce, a w przyległych halach różnego rodzaju asortyment od spożywczego przez chemię po wyposażenie domu i odzież. W niedzielę w tym miejscu odbywa się giełda samochodowa. Jak na razie wszystko działa bez zakłóceń i tak pozostanie, chyba że będą odgórne wytyczne. Jednak wprowadzenie dodatkowych zakazów, które nie są uzasadnione, mogłyby, jak powiedział prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, spowodować dodatkowy niepokój i zwiększoną aktywność zakupową mieszkańców, a to byłoby zaprzeczeniem apeli o jej zmniejszenie i spędzanie czasu w domach. Sprawdźmy teraz sytuację na kaliskim oddziale zakaźnym. Do tej pory przebadano 20 osób na obecność koronawirusa. Na szczęście wszystkie wyniki były negatywne. W Kaliszu nie ma żadnego stwierdzonego przypadku koronawirusa. Obecnie na oddziale przebywa 4 pacjentów. 3 osoby oczekują na wyniki. Jedna w najbliższym czasie zostanie wypisana do domu. W sumie w Polsce mamy już 64 chorych na koronawirusa. To stan z godziny 15. W Wielkopolsce, w Poznaniu, jest 6 przypadków. Tylko pilne sprawy, posiedzenia aresztowe w sądzie rodzinnym lub związane z wypłatą kosztów leczenia. Sąd okręgowy i rejonowy przechodzą w tryb wyjątkowy. Odwołano większość zaplanowanych rozpraw, a do budynku wpuszczane są tylko wybrane osoby. Praca jednak się odbywa telefonicznie i online. Wszystko, by zminimalizować rozpowszechnianie się koronawirusa. W tryb pracy zdalnej, czyli załatwianie jak największej ilości spraw przez telefon lub online, Sąd Okręgowy w Kaliszu przeszedł w piątek. Oznacza to, że wszystkie zaplanowane na najbliższe ponad 2 tygodnie rozprawy zostały odwołane. Sędziowie jednak w pracy są i zajmują się pracą papierkową i wyznaczaniem nowych terminów rozpraw, które miały odbyć się do końca marca, a ze względu na stan wyjątkowy zostały zdjęte z wokandy. I oczywiście czekają, bo brak rozpatrywania planowanych spraw nie oznacza braku posiedzeń pilnych, a takie mogą zdarzyć się w każdej chwili. Mamy tutaj na myśli posiedzenia aresztowe, posiedzenia związane z zabezpieczeniami roszczeń, na przykład związanych z, nie wiem, z rentą, z kosztami leczenia czy z widzeniami z małoletnimi, i te posiedzenia się będą odbywały. Dostęp do sądu i możliwość wejścia będą miały tylko te osoby, które będą wezwane na takowe posiedzenia. Została też ograniczona praca biura obsługi interesantów do pracy jedynie zdalnej, czyli nie ma bezpośredniej obsługi. Tak samo jeżeli chodzi o badania, które zostały wyznaczone w zespole specjalistów sądowych, one również są odwołane, jak i wszelkie czynności terenowe, które sąd będzie podejmował.
Podobnie sytuacja wygląda w sądzie rejonowym. Planowane rozprawy zostały odwołane i czekają na wyznaczenie nowego terminu. Działa biuro podawcze, ale też w ograniczonym do minimum zakresie. Działa biuro podawcze, ale to też w takim zakresie apelujemy do wszystkich osób, które chcą korzystać z sądu i które muszą skorzystać, żeby ograniczyły to tylko do niezbędnego minimum, tak? Tam, gdzie to jest po prostu konieczne. Biuro podawcze działa, tak samo działa biuro podawcze w księgach wieczystych. Nie działają czytelnie akt w tym momencie, ani sądu rejonowego jako sądu, ani w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Księgi można przeglądać oczywiście elektronicznie. Ograniczona jest w zakresie praca kuratorów, jeżeli chodzi o pracę w terenie, jak również przyjmowanie interesantów w budynku sądu. Oczywiście w sprawach niebudzących, budzących jakieś wątpliwości, czy sprawach, które wymagają natychmiastowej interwencji, sąd normalnie funkcjonuje. Informacje o tym, jak działają sądy okręgowy i rejonowy, można znaleźć na stronach internetowych oraz drzwiach budynków przy Alei Wolności na Snyka. Najpilniejsze sprawy można załatwić online lub telefonicznie i najlepiej, zanim sami wybierzemy się do jednej z tych placówek, też do nich zadzwonić i upewnić się, że jest to konieczne. Działalność zawiesza również WORD. Od poniedziałku 16 marca do 26 marca wstrzymuje przeprowadzanie egzaminów we wszystkich kategoriach prawa jazdy, a także odwołuje wszystkie zaplanowane jazdy, próbne, kursy i szkolenia. Od dziś nie wejdziemy też do Urzędu Skarbowego. Wnioski i pisma można zostawiać w skrzynce przed urzędem, a najlepiej sprawy spróbować załatwić przez internet. Z kolei biskup kaliski ksiądz Edward Janiak udzielił wiernym dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. I na chwilę temat niezwiązany z koronawirusem. Zmiany w dwóch wydziałach kaliskiego ratusza. Z Wydziałem Ochrony Środowiska pożegnał się Jan Kłysz, a stanowisko naczelnika objął Paweł Bąkowski. Z kolei w lutym zmienił się szef Wydziału Spraw Obywatelskich. Jednostką nie kieruje już Tomasz Ludwiczak. Zadanie to powierzono Annie Walczyńskiej. Dotychczasowy naczelnik Kaliskiego Wydziału Środowiska Jan Adam Kłysz kierował nim przez rok i 3 miesiące. W grudniu minionego roku został wybrany nowym przewodniczącym Zarządu Związku Komunalnego Gminy Czyste Miasto, Czysta Gmina. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Pęcherza, który w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora. Kłysz jest zarazem przewodniczącym Rady Powiatu Kaliskiego i szefem miejskich struktur PSL. Z racji tylu funkcji z jednej musiał zrezygnować i było to kierowanie Wydziałem Kaliskiego. Magistratu. Ratusz ogłosił konkurs na nowego naczelnika Wydziału Środowiska. Komisja wybrała Pawła Bąkowskiego z Opatówka. Paweł Bąkowski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Przez wiele lat związany był z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, a następnie ze spółką Energa Ciepło Kaliskie. Ostatnio pracował w przedsiębiorstwie oczyszczania miasta Eko jako dyrektor do spraw środowiska i gospodarki odpadami. Z kolei od miesiąca Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje Anna Walczyńska, a nie Tomasz Ludwiczak. Tomasz Ludwiczak w kadencji Grzegorza Sapińskiego przez niespełna rok kierował Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe było związane z bankowością. Z MZDK został przeniesiony do Wydziału Spraw Obywatelskich, w którym pełnił obowiązki naczelnika. Od 11 lutego te obowiązki pełni Anna Walczyńska, związana z Wydziałem Spraw Obywatelskich od 25 lat. Tomasz Ludwiczak pozostaje pracownikiem wydziału. Pracuje obecnie na stanowisku do spraw wydawania uprawnień do kierowania pojazdem. A w tych trudnych dla wszystkich czasach zmienia się też praca naszej redakcji. W trosce o zdrowie dziennikarzy, ale i osób, z którymi na co dzień się spotykamy, do koniecznego minimum ograniczamy wywiady w dużych skupiskach ludzi, by nie narażać siebie i innych. Zawieszamy też program W Drodze, w którym zapraszaliśmy naszych bohaterów do wspólnej podróży samochodem. Skupiamy się na tym, co najważniejsze i co jesteśmy w stanie dla Państwa robić. Informacje o sytuacji epidemiologicznej w mieście i w regionie, ostrzeżeniach i poleceniach władz publicznych i medycznych. Zapewniamy, że śledząc nas, będziecie zawsze na bieżąco.
Zamknięto zakład pracy zatrudniający 350 osób. Powodem? Kontakt z osobą zakażoną. O tej sprawie piszemy na portalu faktykaliskie.pl, a chodzi o firmę Halfen Produkcja w Nowych Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. Okazało się, że dwóch pracowników firmy miało bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Więcej na ten temat przeczytacie na naszym portalu. Tam też na bieżąco śledzimy sytuację z koronawirusem. Kończymy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę i życzę jak najwięcej spokoju. Zachowujmy się odpowiedzialnie i dbajmy o siebie. Do zobaczenia. Dziś wieczorem pogodnie, na termometrach 5 stopni, na barometrach 993 hektopaskale. Wietrznie, wiatr będzie wiał z prędkością około 30 km na godzinę z zachodu. W nocy niebo zachmurzone, temperatura spadnie do 4 stopni, wiatr nadal z silniejszymi podmuchami. W sobotę ochłodzenie, maksymalnie 3 stopnie powyżej zera. Wzrośnie ciśnienie do 1006 hektopaskali. Wiatr osłabnie do 18 km na godzinę.